Drodzy mieszkańcy, przed nami najpiękniejsze i najbardziej radosne święta z bogatą tradycją i pięknymi kolędami. Wszystkim mieszkańcom powiatu kutnowskiego życzymy, aby atmosfera nadchodzących świąt Bożego Narodzenia towarzyszyła nam przez cały nowy 2018 rok. Niech zrozumienie oraz serdeczna współpraca buduje naszą małą ojczyznę, staje się źródłem trwałej radości, pokoju ducha i optymizmu. Wesołych świąt! Szanowni Państwo, korzystając z cudownej zimowej aury, w imieniu Nadleśniczego oraz wszystkich pracowników Nadleśnictwa Kutno, życzę Państwu zdrowych i pogodnych świąt. Świąt pachnących, zgodnie z polską tradycją, smażonym karpiem oraz piękną zieloną choinką. Świąt spędzonych w atmosferze miłości, wzajemnego zrozumienia i wyrozumiałości. Wszystkiego najlepszego na najbliższe święta Bożego Narodzenia oraz na cały 2018 rok życzą Państwu pracownicy Nadleśnictwa Kutno.
Centrum Mebli Vox przy ulicy Przemysłowej w Kutnie to znany i chętnie odwiedzany salon meblowy. Na powierzchni 1000 m2 oferujemy bogate kolekcje mebli klasycznych i nowoczesnych. Prezentujemy efektowne aranżacje jadalni, sypialni, mebli pokojowych oraz młodzieżowych. Polecamy meble tapicerowane najlepszych producentów w Polsce. Możliwość zakupu mebli na raty oraz transport i montaż. Salon Mebli Vox, ulica Przemysłowa 11/13, od poniedziałku do piątku od godziny 10 do 18 oraz w sobotę od 10 do 14. Zapraszamy! Salon sprzedaży Fachowiec znajduje się w Kutnie przy ulicy 29 listopada 51. Posiadamy największy wybór podłóg laminowanych, winylowych, drewnianych i materiałów wykończeniowych. Oferujemy szeroką gamę drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. Znajdziecie u nas Państwo karnisze, rolety, moskitiery oraz parapety, systemy tarasowe i materiały elewacyjne. Świadczymy kompleksowe usługi, profesjonalny pomiar i montaż. Dysponujemy własnym transportem. Prowadzimy sprzedaż ratalną. Salon Fachowiec zaprasza od poniedziałku do piątku od 8 do 17 oraz w sobotę od 8 do 13. Wielobranżowa spółdzielnia pracy w Kutnie sprzeda nieruchomość o powierzchni 5517 m2, na której znajdują się budynki o powierzchni 2553 m2, położoną w Kutnie przy ulicy 29 listopada 64. Przed sesją Rady Miasta Kutna prezydent postanowił oficjalnie przekazać nagrodę w dziedzinie kultury za całokształt dokonań artystycznych w ręce Tadeusza Kacalaka, rzeźbiarza i kolekcjonera polskiej sztuki ludowej. Zajmuję się tym, czym się zajmuję, sztuka. Ogólnie sztuka, bo ja zbieram nie tylko sztukę ludową, ale jesteśmy przedwczoraj byli u wspaniałego artysty z żoną pana Koska, którego mam bardzo dużo obrazów. To jest jeden z ciekawszych z nurtu Art Brut w Europie, a może i na świecie. Także już ta kolekcja się powiększyła, ale chcę powiedzieć, że to wszystko zawdzięczam, proszę Państwa, temu, że przestałem w jakimś czasie mojego życia pić alkohol. Jestem niepijącym człowiekiem od 38 lat i wszystkim się tłumaczę, bo jak wchodzą i widzą taką olbrzymią ilość rzeźb i obraz, bo jest naprawdę tego bardzo dużo i nawet w domu już nie mam gdzie tego kłaść, to zawsze się śmieję, że to są moje niewypite pół litrówki i moje niewypalone papierosy. I w ten sposób naprawdę jestem bardzo szczęśliwy, bo chyba po to jestem na tym świecie, żeby być szczęśliwy. I robię wszystko, żeby być szczęśliwy. I jestem bardzo szczęśliwy.
I dlatego życzę Państwu, żebyście odkrywali siebie. Codziennie, codziennie odkrywali siebie. I na końcu już mówiąc wszystkim, życzę wesołych, zdrowych, błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. 18 głosami za i 1 wstrzymującym radni uchwalili budżet miasta na przyszły rok. Projekt budżetu obejmujący dochody i przychody oraz wydatki i rozchody wyniesie prawie 250 milionów złotych. Dochody miasta szacowane są na kwotę prawie 220 milionów złotych. To jest duży budżet, rekordowy. Prawie 250 milionów złotych. Takiego budżetu miasto oczywiście nigdy nie miało. Na ten rok, pamiętacie, przyjmowaliśmy budżet na 17, to było niewiele ponad 200 milionów. Czyli wzrost jest bardzo znaczący. I pytanie, skąd to się bierze? Ano bierze się przede wszystkim dzięki środkom unijnym, to jest 37 milionów, które są zapisane, przeznaczone na rok 18. To są środki, wcześniej już wspominane, z obligacji, jak i środki z dochodów bieżących. Z tytułu wzrostu podatku od nieruchomości, od podatku transportowego i także ten wzrost jest znaczący. Są jednak i obawy. Okazuje się, że ceny robót budowlanych i materiałów znacznie podskoczyły. Zdarzają się i takie inwestycje, gdzie nie zgłasza się żadna chętna firma. Oznaczać to może, że nie wszystko uda się zrobić od razu w 2018 roku. Jak i koszty pracy. W związku z tym nie wiemy, jak na pół będą szły, wyjdą przetargi na te wszystkie zadania. Te wszystkie przetargi na te duże zadania, ponad 20-milionowe, to będą się odbywały teraz dopiero po nowym roku. I tu może być troszkę tych niespodzianek, zaskakująco, że mogą być dłużej i na pewno będziemy musieli na tym myśleć, przesuwać, rozkładać w czasie i tak dalej, bo wszystko chcielibyśmy zrealizować. Dlatego też, jak ktoś zauważył, ta rezerwa budżetowa jest też większa niż w latach poprzednich, po to, żeby gdzieś jakiś zapas już był odłożony, prawda, na ewentualnie te dołożenie do przetargu. Oczywiście miasto planuje nie tylko duże inwestycje, ale także tradycyjnie już budowę ulic i chodników we wszystkich częściach Kutna. Szerzej o przyszłorocznym budżecie miasta w programie Działo się w Kutnie. Zapraszamy. W XXI wieku wirusy atakują już nie tylko ludzi, ale także sprzęty elektroniczne. Właśnie pojawił się nowy wirus LoAPI. Atakuje on urządzenia z systemem operacyjnym Android. Jak informuje serwis The Register, wirus ten jest w stanie przeciążyć np. nasz smartfon w takim stopniu, aby ten uległ zniszczeniu. Przez LoAPI hakerzy są w stanie wykorzystać nasz sprzęt do pozyskiwania kryptowalut, a także do przeprowadzenia zdalnie sterowanego ataku na wybraną przez nich sieć komputerową. Wirus infekuje telefony w momentach, gdzie właściciele wchodzą na strony dla dorosłych lub instalują oprogramowanie, które pochodzi z niezweryfikowanego źródła. Często są to aplikacje podające się za programy antywirusowe. Radzimy uważać i wystrzegać się zawirusowania swojego urządzenia. Może to spowodować nieodwracalne szkody. Przypominamy o trwającej akcji Zima 2017-2018, która potrwa do 30 kwietnia przyszłego roku. Przede wszystkim monitoring miejsc, w których mogą przebywać osoby zagrożone wychłodzeniem. Pracownicy socjalni regularnie odwiedzają tego typu miejsca. Do tej pory było 24 takie monitoringi, w tym 2 przeprowadzone również ze Strażą Miejską. Osoby, które są zastane w takich opuszczonych miejscach, miejscach, gdzie przebywają osoby bezdomne, są informowane o wszelkich formach pomocy, z jakich mogą skorzystać. Głównie jest im proponowana pomoc w postaci przebywania w domu noclegowym, ale także możliwość skorzystania z ciepłego posiłku w MOPS-ie, możliwość skorzystania z pomocy finansowej bądź z pomocy rzeczowej. Ponadto pracownicy MOPS-u są w stałym kontakcie ze wszystkimi służbami i instytucjami, które są partnerami akcji. Pomocy ma służyć także uruchomiona przy ulicy Mickiewicza ogrzewalnia. W momencie, gdy bezdomny zimą umiera, wszyscy mówią o tym, że chyba kogoś zabrakło, kto by pomyślał o losie tego chorego. I dlatego też uruchamiamy ogrzewalnie, aby bezdomni także tutaj mogli znaleźć schronienie na noc, aby nie musieli mieszkać pod mostami, na ogródkach działkowych, tylko aby w takim miejscu mogli spokojnie, bezpiecznie przetrwać.
Państwo także mogą pomóc. Cały czas zbieramy ciepłą odzież dla naszych podopiecznych. Na ten moment już spore ilości tej odzieży zostały przekazane, dlatego też w tym miejscu bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Ale ponadto uczulamy mieszkańców Kutna na fakt, że akcja Zima nie jest skierowana tylko i wyłącznie do osób bezdomnych, ale także do osób, które mieszkają w złych warunkach, są samotne, starsze, chore, które potrzebują naszej pomocy. Do takich osób też staramy się dotrzeć. Jeżeli dostaniemy informację, że gdzieś w sąsiedztwie jest taka osoba, na pewno dotrzemy do niej z pomocą. Apelujemy zatem, by alarmować odpowiednie służby, kiedy widzą Państwo osobę potrzebującą pomocy. Każdy, kto zakłada działalność gospodarczą, wierzy, że biznes się rozkręci i co miesiąc zagwarantuje niemałe dochody. Bywa jednak, że firma zamiast przynieść zyski, przynosi straty, a te powiększają się z miesiąca na miesiąc. Zadłużenie rośnie także względem ZUS, a comiesięczne opłaty regulować trzeba. Można jednak starać się choćby o rozłożenie zaległości na raty. Jeżeli wiedzą Państwo, że mają zaległości w ZUS-ie, które są niewysokie, warto je opłacić jeszcze w ostatnim miesiącu i przed końcem tego roku, żeby po prostu uniknąć takiej sytuacji, gdzie okazałoby się, że nie będziemy mogli Państwu wypłacić zasiłku z uwagi na brak wpłaty w bieżącej składce. Chęć porozumienia z ZUS-em i rozłożenie spłaty należności na dłuższy okres czasu wymaga złożenia wniosku zawierającego propozycję układu ratalnego. My zawsze staramy się dopasować wysokość rat do sytuacji finansowej płatnika, tak by te raty były możliwe dla niego do spłaty. Tak więc niczego się na tym nie traci, tylko zyskuje. Podpisanie umowy o ratalnej spłacie zobowiązań z tytułu zaległych składek ma wiele zalet. Oczywiście oprócz samej możliwości uregulowania zadłużenia w dłuższym okresie czasu. W momencie, kiedy już podpisujemy umowę ratalną, odchodzą nam odsetki, nie narastają nam odsetki. Jest co prawda prolongata, ale jest ona o połowę niższa od odsetek od zaległości, które by nam narastały bez zawarcia takiego układu. A dodatkowo, jeżeli wobec płatnika zostało wcześniej wszczęte postępowanie egzekucyjne, to w takiej sytuacji zostaje ono też zawieszone. W nocy zachmurzenie duże, temperatura minus 4 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1020 hektopaskali. W dzień deszcz przechodzący w śnieg, temperatura 2 stopnie w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1009 hektopaskali. W nocy deszcz przechodzący w śnieg, temperatura 1 stopień w całym regionie. Ciśnienie wyniesie 1012 hektopaskali.